Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, rękawica z AliExpress, kolejna, fajniutka, skromniutka, taniutka, z wystającą nitką. No nie będę się tutaj czepiał do tego, bo to kosztuje grosze, nie będę się więc czepiał tutaj tych nitek, po prostu sobie ją przytnę. Dwie albo trzy rękawice, zresztą już był film z podobnymi rękawicami, tylko że tam był taki bardziej naturalny włos, ale nie tak milusi. Zobacz, no naprawdę, o tu, no milusiński po prostu. Widziałeś, jak atakowałem wnętrze w aucie, w moim gruzie. No i całkiem fajnie. Wchodzi tam całkiem nieźle w zakamarki. Z tym, że trzeba ją czyścić. Ja tutaj pokazywałem na mikrofibrę, ale lepsze jest sprężone powietrze. I dlatego niekoniecznie ona siedzi do wnętrza. A z tą myślą ją kupiłem. Próbowałem też ją naelektryzować, bo jest sztuczny włos i też kurz łapie, ale i tak pyli. Jednak co mikrofibra, to mikrofibra. Zajeżdżasz jedną stroną, czyli tam, gdzie masz dany produkt do przecierania powierzchni, odwracasz drugą stronę, docierasz, czyli taki finish z głowy. Tu tego nie ma komfortu. Niestety musisz tak zebrać, jeżeli coś zostanie, no to nie masz możliwości odwrócenia tej rękawicy i zebrania, żeby nie zostały na przykład mazdy. Ale z reguły do takich szybkich akcji wybieramy produkty, które pięknie odparowują, więc tu też nie jest to żaden problem. Ale tak czy tak, jakoś niekoniecznie widzę ją we wnętrzu. I tak siedziałem sobie i myślałem, kurczę, co by tu wykombinować? I wykombinowałem. Będzie mi służyć tylko i wyłącznie do kwaśnego APC od Aqua, do odtykania powłok. Z tego względu, że rękawice z naturalnym włosem, tak jak pędzle, przy kwaśnych produktach takich niestety, po jakimś czasie robią się twarde. Nie nadają się do mycia na przykład właśnie lakieru, bo są za sztywne. Ta, ze względu na swoją sztuczność, myślę, że nie ma szans, żeby ją szybko, tak jak tamte z tym niby naturalnym, szlak trafił. Mam ją już pół roku i ja lecę przynajmniej raz w miesiącu kwaśnym, czy dwa nawet, tak, dwa, bo dwa gruzy nie znają. No tak, to pod opieką tam, nieważne. No to dwa, tak, dwa, trzy razy w ciągu miesiąca, chociaż nie zawsze jej używam. Nią latam. Jak na razie bomba. Naprawdę bomba. I moim zdaniem, jeżeli miałbym tę rękawicę, czyli myć próbowałem, bez rewelacji. Fajnie się ten szampon niby prowadzi, ale luksusu nie ma. Tylko i wyłącznie u mnie, jeżeli chodzi o mnie, widzę ją właśnie do kwaśnego APC. Naprawdę rewelacyjnie, poślizg. Nie robi się twarda, wypukuje się super ze względu na ten sztuczny włos. I tak u mnie właśnie
I takie właśnie miejsce i zastosowanie znajduje u mnie ta rękawica. No dobrze, posmęciłem troszeczkę moją subiektywną opinię znasz co do tej rękawicy. Ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, jak właśnie używałem jej przy aplikacji kwaśnego APC od Aqua. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!